W roku 1929 doszło do bardzo dużego spadku aktywności gospodarczej. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych sięgało w szczytowym momencie blisko 30%. Można wtedy obarczać do pewnego stopnia też i politykę gospodarczą i monetarną, że nie zadziałały od razu w skali takiej, która by zmniejszyła te koszty. Po prostu był totalny brak zaufania, który spowodował te niezwykle głębokie spadki na giełdach. Nie o 20-30%, ale nawet 70-80-90%. Bankructwa firm na wielką skalę i brak reakcji w pierwszej chwili. Ta reakcja przyszła w Stanach Zjednoczonych, a także w Niemczech od strony polityki fiskalnej, znaczy wzrost wydatków rządowych, z czasem także od strony monetarnej, ale głównie strona fiskalna wtedy zadziałała, ale z opóźnieniem. Więc mieliśmy ogromne negatywne skutki dotyczące się całej gospodarki. Nie było takiego silnego rozkładu na branżę i na wielką skalę i długotrwałe skutki. To był kryzys wyjątkowy w historii cywilizacji w ciągu ostatnich dwóch, trzech wieków. Teraz mamy ten kryzys bardziej punktowy w czasie, na dość znaczną skalę, jeśli chodzi o gospodarkę, ale mamy też właśnie reakcję obronną ze strony polityki gospodarczej, rządów i banków centralnych. I te działania są natychmiastowe i spowodują właśnie, że w średnim i długim okresie dojdzie do stosunkowo szybkiego polepszenia sytuacji. Więc to jest ta różnica. Można porównywać obecną sytuację, jeśli chodzi o koszty, właśnie z samą sytuacją, powiedzmy w obszarze kwartału, dwóch, najwyżej trzech, ale nie kilku lat.